Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym kosmetycznym filmiku i dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnych zestawach, dwóch zestawach mojej propozycji dla Was, o pielęgnacji dla skóry dojrzałej, mieszanej i tłustej. Co prawda ten typ skóry występuje nieco rzadziej, chociaż ostatnio dużo mówi się o acne tarda, czyli trądziku dorosłych, dlatego też postanowiłam, że przygotuję dla Was takie propozycje. Widziałam również w Waszych komentarzach pod ostatnim filmem z zestawami, że czekacie na tego typu publikacje, więc stwierdziłam, dlaczego nie. Lecimy od razu z tematem. Jeśli rozmawiamy o pielęgnacji skóry dojrzałej, tłustej i mieszanej, to musicie pamiętać o tym, że oczyszczanie jest bardzo ważnym krokiem w tej pielęgnacji, dlatego że złe oczyszczanie może powodować nadprodukcję sebum, może dochodzić do tak zwanego zapychania porów, czego Wy oczywiście nie lubicie, do powstawania różnego rodzaju wykwitów na skórze i nie tylko. Dlatego musicie przykładać dużą uwagę do tego, by oczyszczać skórę prawidłowo, robić to w dwóch krokach i tu też warto zwrócić uwagę na produkty, które będziecie stosować właśnie w takim oczyszczaniu. Najlepiej sprawdzą się produkty płynne, czyli płyny micelarne w pierwszym kroku, dopasowane do typu Waszej skóry, a w drugim kroku żele i pianki. Oczywiście te żele i pianki możecie również stosować w porannej pielęgnacji. Natomiast wiem, że są wśród Was takie osoby, które jednak nie lubią stosować pianek lub też nie lubią sięgać po żele, a nawet nie lubicie sięgać po płyny micelarne, mimo tego, że posiadacie skórę mieszaną lub też tłustą. Więc dobrym rozwiązaniem będą tutaj produkty emoliencyjne, takie, które zawierają lekkie, ale skuteczne emolienty, jak na przykład różnego rodzaju masła, czy też lekkie balsamy. Odradzam Wam stosowanie olejów w pielęgnacji skóry mieszanej i tłustej w tym kroku oczyszczania. Dlaczego? Dlatego, że oleje tworzą na naszej skórze film. Jeżeli nie zostaną dokładnie zmyte z naszej skóry, no to niestety musicie pamiętać o tym, że niedoczyszczona skóra, to jest właśnie to, o czym powiedziałam na początku, czyli może dojść do zapchania ujść mieszków włosowych, gruczołów łojowych, wzmaga się produkcja sebum, no i mamy tutaj błędne koło. Z kolei bardzo często też widzę, że nawet jeżeli używacie oleje, to później zmywacie je ze skóry bardzo silnymi substancjami powierzchniowo-czynnymi, które znajdują się na przykład w żelach czy w piankach raczej nie, ale bardziej w żelach. Co się później dzieje? Czujecie takie napięcie skóry i tego też nie lubicie. Skóra znowu się bardziej przesusza, a jak się przesusza, to zaczyna produkować łój. No i znowu mamy błędne koło. Dlatego też w pielęgnacji skóry mieszanej i tłustej najlepiej postawić na skuteczne, dobrze oczyszczające substancje powierzchniowo-czynne, ale niezbyt silne. I tutaj moja propozycja dla Was, jeśli już stosujecie takie bardziej intensywnie oczyszczające produkty, na przykład zawierające kwasy, to pamiętajcie o tym, żeby wprowadzić tonik. Tonik, który będzie działał nawilżająco, odświeżająco, łagodząco, tonik witaminowy, tonik z jakimiś fajnymi ekstraktami, który też będzie sprawiał, że ta skóra będzie z powrotem pracowała na swoim naturalnym pH, czyli będzie ten efekt tonizacji, tak? Natomiast jeżeli wolicie postawić na delikatniejsze substancje oczyszczające, produkty oczyszczające, to na przykład w porannej pielęgnacji sięgamy po właśnie taki tonik, który będzie lekko nawilżał, łagodził, koił, tonik witaminowy, a w wieczornej pielęgnacji zamiast tradycyjnego toniku postawcie na płyn złuszczający, tonik z kwasami, który będzie miał niską zawartość kwasów, ale będzie też dodatkowo oczyszczał Waszą skórę, przywracał naturalny pH Waszej skórze i też delikatnie złuszczał. Oczywiście mówimy tutaj o takim mikro złuszczaniu, którego Wy nie widzicie, ale które sprawia, że usuwany jest nadmiar sebum, gdzieś zalegające komórki martwego naskórka, czy właśnie gdzieś tam te zapchane pory. Natomiast jeśli mówimy o pielęgnacji skóry dojrzałej, mieszanej i tłustej, to warto zwrócić również uwagę na pozostałe kroki, które będziecie stosować w tej pielęgnacji, czyli na produkty, które będą miały lekkie,
konsystencje, które będą się szybko wchłaniały, które nie będą tłuste, takie odżywcze, że będą tworzyły film na Waszej skórze. Ale musicie pamiętać, że w składach takich preparatów, oprócz substancji, które będą wpływały na regulację sebum, na łagodzenie stanów zapalnych, na zmniejszanie zaskórników, czy też już powstałych jakichś wykwitów skórnych, musicie też skórę nawilżać, więc to musi być taki balans, słuchajcie, z jednej strony nawilżanie, złuszczanie, oczyszczanie, a z drugiej strony również nawilżanie. Musicie dbać o barierę hydrolipidową, musicie dbać również o Wasz mikrobiom. No dobra, o mikrobiomie jeszcze sobie porozmawiamy, ponieważ on też jest takim ważnym krokiem, jeśli chodzi o pielęgnację skóry mieszanej, tłustej, a zwłaszcza trądzikowej. Będzie na ten temat oddzielny film, ale teraz chciałabym Wam przedstawić moje propozycje dla Was, jeśli chodzi o kosmetyki. I teraz tak, będą dwa zestawy, tak jak zawsze to ma miejsce. W jednym zestawie, jeśli rozmawiamy o oczyszczaniu, znajdziecie płyn micelarny i piankę, w drugim zestawie płyn micelarny i żel, czyli coś dla każdego. Myślę, że te zestawy powinny Was zainteresować. Starałam się wybrać dla Was naprawdę fajne produkty. Ok, zaczynamy od pierwszego zestawu i na początek mamy płyn micelarny od marki Sielanka. Płyn odmładzający, przynajmniej tak ma w nazwie. Ja już o tym płynie Wam opowiadałam. To jest bardzo fajny płyn micelarny, ma bardzo fajne substancje oczyszczające, ale również dodatkowe takie substancje, które no, mogą się spodobać skórze dojrzałej. Ma taki, powiedziałabym, charakterystyczny zapach do przejścia, ale duża pojemność w bardzo niskiej cenie, fajnie oczyszcza w pierwszym kroku naszą skórę, stosujemy go oczywiście w demakijażu, w wieczornej pielęgnacji. Drugi kosmetyk, czyli drugi krok oczyszczania wieczorny lub też poranna pielęgnacja, jest to moja propozycja dla Was pianki oczyszczającej od marki Only Bio. A jak wiecie, jest to marka, która stawia na substancje pochodzenia naturalnego i również w tym produkcie znajdziecie dużą ilość, ponad 90% substancji pochodzenia naturalnego. Ale co jest istotne, mamy w tej piance również delikatne substancje myjące. Czyli będzie to produkt, który ładnie będzie oczyszczał Waszą skórę, doprowadzał ją do takiego stanu, że będzie później można nałożyć pielęgnację, będzie dbał o to, by była ta regulacja sebum, żeby usunąć ten nadmiar sebum, te zanieczyszczenia z Waszej skóry, pozostałości makijażu, doczyścić Waszą skórę. Uwaga, jeżeli będziecie stosować tę piankę, to nie zalecam jej stosowania na okolice oczu, bo wiem, że czasami też tak robicie, dlatego że ze względu na te substancje, które znajdują się w składzie, może Was nieco podrażniać, więc myjemy nią naszą twarz, szyję, dekolt. Jest to pianka, którą też możecie stosować w porannej pielęgnacji. Bardzo fajny produkt, bardzo fajne substancje aktywne i bardzo fajne działanie. Co robimy w następnym kroku? To jest tonik. I tutaj znowu moja propozycja świetnego, taniego toniku, o którym też już Wam wielokrotnie mówiłam, czyli marka Ziaja tonik witaminowy. Jest to bardzo fajnie skomponowany tonik, który możecie stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji jako uzupełnienie właśnie tego całego procesu oczyszczania. Teraz przechodzimy już do pielęgnacji i tutaj mam dla Was bardzo fajną propozycję. Jest to preparat, a dokładnie serum od marki SVR, który jest skierowany właśnie dla skór dojrzałych, tłustych, trądzikowych, problematycznych, mieszanych, ale również dla osób, które borykają się z akne tarda, czyli z trądzikiem dorosłych. Jest to tak skomponowane serum, że będzie działać na wielu płaszczyznach. Będzie z jednej strony właśnie wpływać na tą regulację sebum, niwelowanie wyprysków, niwelowanie zaskórników, zmniejszanie produkcji sebum, na pozbywanie się tych zaległości na naszej skórze, ale z drugiej strony ma również działanie przeciwzmarszczkowe. I powiem Wam, że skład tego serum jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Już nie mówiąc o samej konsystencji, która jest lekka, taka powiedziałabym nieco mleczna. Ja kiedyś Wam pokazywałam to serum tutaj na moim kanale, już nie pamiętam w jakim to było filmie, ale wiem, że też kilka osób skorzystało z tej propozycji.
i pisaliście później do mnie, że rzeczywiście to serum jest naprawdę bardzo fajne. To jest oczywiście marka, która zajmuje się tworzeniem dermokosmetyków. Więc co jest też bardzo istotne, zwraca uwagę na to, że czasami w takich właśnie stanach trądzikowych, problematycznych, pojawia się też wrażliwość. I ten produkt jest tak skomponowany, że to jest nieprawdopodobne, niesamowite. Ktoś miał naprawdę świetny pomysł, żeby stworzyć takie serum, które będzie ukierunkowane do właśnie skór dojrzałych, do skór trądzikowych, a będzie też niwelować te stany zapalne, które mogą się pojawić na skórze. A co za tym idzie, będzie też zmniejszać te blizny potrądzikowe, które się bardzo często też później pojawiają. Także super produkt. Bardzo fajna konsystencja, absolutnie nie dochodzi do żadnego pieczenia, swędzenia i rzeczywiście ta skóra wygląda fajnie. Nawet bym powiedziała, że jest taka lekko matowa po nałożeniu tego serum, ale konsystencja jest na tyle przyjemna, że nie dochodzi absolutnie do żadnego rolowania i możecie po serum nałożyć krem, możecie równie dobrze po serum zastosować bezpośrednio filtr i wykonać makijaż. Sama to serum przetestowałam jakiś czas temu i muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze się u mnie sprawdzało, dlatego właśnie je Wam dzisiaj polecam. To serum też ostatnio testowała moja znajoma, która powiedziała, że jest zachwycona, ponieważ miała problem z wypryskami tutaj właśnie w okolicy ust, na policzkach i mówi, że cudownie ukoiło to serum wszystkie zmiany, które pojawiły się na skórze. Także kolejna propozycja, ach, i możecie je spokojnie stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji. A skoro mówimy o serum, to teraz ważnym takim krokiem jest dopełnienie tej pielęgnacji, czyli zastosowanie produktu kolejnego, jakim jest krem. Wspomniałam Wam o tym, że w porannej pielęgnacji po tym serum możecie bezpośrednio nakładać filtr, a później wykonywać makijaż, ale możecie równie dobrze zastosować krem. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby to był krem nawilżający, ponieważ w składzie serum znajdziemy substancje, które będą regulowały tę nadprodukcję sebum. To samo serum będzie dawało też taki efekt lekkiego zmatowienia. To, tak jak powiedziałam wcześniej, musimy też nawilżać. I tutaj moja propozycja dla Was jest to bardzo fajna seria od marki Bandy. Seria, która jest niedoceniona, a znajdziemy tam świetny produkt nawilżający. Krem o fajnej pojemności, w higienicznym opakowaniu, z pompką, który ma fajną, przyjemną, lekką konsystencję. Super sprawdzi się w porannej pielęgnacji, ale również w wieczornej pielęgnacji, więc będzie takim dopełnieniem dla Was. I jest to krem ukierunkowany szczególnie właśnie do skóry dojrzałej. Czyli tak jak powiedziałam, z jednej strony złuszczamy, działamy na nadprodukcję sebum, na regulację tego sebum, oczyszczamy, a z drugiej strony nawilżamy. I w tym kremie, słuchajcie, znajdziecie takie substancje, które będą działały również napinająco, wygładzająco, odmładzająco. To nie jest taki zwykły krem nawilżający, który sobie nałożycie na skórę i będzie ok. Rozmawiamy w końcu o skórze dojrzałej, więc też potrzebujemy takiego działania anti-aging. W składzie tego kremu znajdziecie takie substancje m.in. jak depantenol, biotynę, kompleks fitosteroidów, mukopolisacharydy czy masło shea. To są właśnie substancje, które świetnie będą wpływały na skórę dojrzałą. Także moja propozycja na zakończenie pierwszego zestawu, właśnie ten krem od Bandy. Powiedziałam Wam wcześniej, że fajnie by było mieć w pielęgnacji skóry dojrzałej, tłustej, mieszanej, trądzikowej, również produkt, który będzie wpływał na regulację naszego mikrobiomu. Tych produktów w tej chwili na rynku jest naprawdę bardzo dużo, więc będę Wam o nich opowiadała w kolejnych filmach. Natomiast taka tania propozycja i coś, co będzie fajnie wpływało na Waszą skórę w drugim zestawie do oczyszczania, jest to płyn micelarny od marki Taupa, który właśnie ma działać trochę na ten nasz mikrobiom. Odrobinę go wspomagać, ale co jest najważniejsze, mówimy tutaj o oczyszczaniu.
Więc w pierwszym kroku oczyszczania wieczornej pielęgnacji płyn micelarny, który będzie łagodził skórę, koił, nie będzie jej podrażniał, ale będzie też ją oczyszczał. Teraz czas na żel oczyszczający i tutaj moja propozycja dla Was, jest to marka Garnier. Seria z aloesem, z kwasem hialuronowym, bardzo fajna seria, którą marka cały czas rozwija i wprowadza nowe preparaty. Żel, który będzie dobrze oczyszczał, ale jednocześnie nie będzie powodował takiego ściągnięcia, napięcia skóry właśnie ze względu na to, że znajduje się tam m.in. ten kwas hialuronowy. Nadaje się ten żel do oczyszczania wieczornej i porannej pielęgnacji. Bardzo fajny tak naprawdę do każdego typu skóry, ale właśnie też ja tutaj go Wam polecam, jeśli rozmawiamy o skórze mieszanej i tłustej. Na zakończenie tonik i znowu tonik ogórkowy od marki Ziaja. Te dwa toniki, o których Wam ostatnio mówię, czyli ten witaminowy i ogórkowy, to są moje ulubione toniki, a Wy wiecie, że ja mam skórę mieszaną. I one naprawdę fajnie sprawdzają się w pielęgnacji, bo są niesamowicie tanie i mają takie substancje, które będą tonizowały, odświeżały, lekko nawilżały i bardzo fajnie wpływały na naszą skórę. Więc znowu polecam Wam w drugim zestawie tonik ogórkowy. Oczywiście wiadomo, ten ogórkowy zapach nie każdemu przypasuje, ale pamiętajcie, że te kosmetyki, które Wam proponuję, możecie ze sobą mieszać, więc wcale nie musicie stawiać na ogórkowy, możecie tutaj równie dobrze postawić na witaminowy. Jesteśmy cały czas w temacie skóry dojrzałej. Więc fajnie by było, żeby też tutaj pojawiły się jakieś substancje ujędrniające dla naszej skóry, działające przeciwzmarszczkowo, wygładzające. I taka tania propozycja dla Was jest to serum peptydowe od marki The Ordinary. No oczywiście w pielęgnacji skóry dojrzałej powinny pojawić się też retinol, kwasy, antyoksydanty, ale te peptydy też gdzieś tam powinniście mieć. I na przykład możecie sobie zakupić serum od marki SVR i stosować je zamiennie w wieczornej pielęgnacji serum peptydowym od marki The Ordinary. To jest tanie serum, które zawiera 10% kompleks peptydów i są to takie peptydy, które będą właśnie wygładzały, napinały, ujędrniały skórę, ale przy stosowaniu peptydów pamiętajcie, że bardzo ważne jest to, żeby stosować je regularnie i przez dłuższy czas, bo to nie są substancje, które dadzą Wam efekt wow już na dzień dobry. To są bardzo fajne substancje, ale efekty widzimy po jakimś czasie. Więc regularne stosowanie takiego serum wprowadzone do Waszej na przykład wieczornej pielęgnacji albo porannej pielęgnacji to jest bardzo fajne rozwiązanie. Tani produkt, dostaniecie go ogólnie w internecie, dostaniecie go w perfumerii Douglas. Warto się nim zainteresować i co jest ciekawe, peptydy tak naprawdę można łączyć prawie ze wszystkimi substancjami aktywnymi. Jest tam kilka takich, których nie stosujemy w momencie, kiedy używamy peptydy, ale pomyślcie o tym, żeby było jakieś właśnie takie lekkie, fajne serum, jeśli nie chcecie stosować retinolu, jeśli nie chcecie stosować kwasów, to peptydy będą fajnym rozwiązaniem. Oczywiście ja zrobię tutaj dla Was też oddzielny film i opowiem Wam o pielęgnacji skóry dojrzałej z aktywnymi substancjami, takimi jak właśnie retinol czy kwasy i dam Wam kilka tanich propozycji, które są moim zdaniem świetne i można te kosmetyki gdzieś tam też wprowadzać. Także serum peptydowe od marki The Ordinary, kolejna fajna propozycja. Skoro mówiliśmy sobie o oczyszczaniu, o nawilżaniu, o łagodzeniu, o mikrobiomie, była propozycja ujędrniająca, wygładzająca, no to teraz musimy pomyśleć o jakimś produkcie, który będzie działał normalizująco, regulująco na wydzielanie sebum, ale też o działaniu przeciwzmarszczkowym. I słuchajcie, tutaj mam dla Was propozycję od marki Bielenda Professional, czyli nasza polska marka, i seria zielona. Tam w tej serii znajdziecie krem. Krem specjalistyczny, normalizujący, który jest skierowany właśnie do skór mieszanych, tłustych, trądzikowych, ale również dojrzałych. Ponieważ w jego składzie znajdziemy m.in. bakuchiol, czyli będziemy mieć też działanie takie właśnie przeciwzmarszczkowe anti-aging. Jest to naprawdę bardzo fajny krem, ponieważ on ma lekką konsystencję. Możecie go stosować i rano, i wieczorem. Możecie dopełniać
właśnie przy stosowaniu jakiegoś fajnego serum. I to będzie taki krem, który, tak jak powiedziałam, będzie regulował pracę naszych gruczołów łojowych, będzie regulował nadprodukcję sebum, będzie działał na zaskórniki, będzie normalizował tę naszą pracę naszej skóry, ale też będzie ją lekko ujędrniał, działał przeciwzmarszczkowo i wygładzająco. Moi drodzy, w składzie tego kremu znajdziemy między innymi niacynamid, mamy olej tamanu, mamy kompleks Hydro Plus, no i właśnie mamy bakuchiol. Tak jak powiedziałam, konsystencja tego kremu jest lekka, przyjemna i bardzo fajnie sprawdza się pod makijaż. Nawet bym powiedziała, że stanowi taką fajną bazę. Jeśli na przykład siedzicie w domu i nie wybieracie się nigdzie na zewnątrz, nie nakładacie filtra, to wykonujecie makijaż od razu po nałożeniu pielęgnacji, ten krem bardzo fajnie się sprawdzi. W wieczornej pielęgnacji również, on szybko się wchłania, ma też taki bardzo delikatny, przyjemny zapach. Świetna propozycja dla osób, które właśnie posiadają skórę dojrzałą i też skórę mieszaną, tłustą, też problematyczną, trądzikową. Jeśli szukacie takiego produktu, który będzie działał z jednej strony normalizująco, nawilżająco, będzie miał fajne składniki aktywne, działał przeciwzmarszczkowo, anti-aging, ale z drugiej strony działał właśnie na te problemy, które pojawiają się na waszej skórze związane z trądzikiem, ze świeceniem się itd. W dzisiejszych propozycjach nie było kosmetyków pielęgnujących pod oczy, dlatego że możecie spokojnie sięgać po kosmetyki pielęgnujące pod oczy przeznaczone dla skóry suchej, dlatego że zaznaczam, mimo tego, że wasza skóra może być mieszana czy też tłusta, to jednak okolica oczu zawsze jest bardziej przesuszona. I tutaj warto sięgać po produkty pielęgnujące pod oczy, które może będą miały lżejsze konsystencje, ale będą tę skórę nawilżały. Natomiast jeśli rozmawiamy o filtrach, to filtry też już były, też już miałam dla was propozycje. W ogóle w opisie do dzisiejszego filmu zostawię wam linki do wcześniejszych filmów, gdzie podjęłam temat pielęgnacji skóry mieszanej i tłustej. Tam też jest kilka propozycji fajnych kosmetyków, które możecie u siebie spokojnie wykorzystać. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy film się wam spodobał. Zapraszam was oczywiście do kolejnych publikacji. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!